Witam serdecznie Państwa na uroczystości rozdania, wręczenia Państwu dokumentów nadania obywatelstwa polskiego. Wręczenia dokona wojewoda warmińsko-mazurski, pan Artur Chojecki, którego witam serdecznie i proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie, gorąco w gmachu Urzędu Wojewódzkiego na pięknej i wzruszającej uroczystości wręczenia aktów nadania polskiego obywatelstwa. Są jakby dwojakie tutaj formy tego aktu. Są akty, które nadał prezydent Rzeczypospolitej i są te akty, które były procedowane w naszym urzędzie i decyzję w tej sprawie podjąłem ja jako wojewoda warmińsko-mazurski. Ja zawsze z wielką, naprawdę z wielkim wzruszeniem dokonuję tych aktów. Cieszę się, że cudzoziemcy, osoby, które urodziły się, które wzrastały w kulturze, w kulturach, w tradycjach wielu krajów Europy i świata, znajdują tutaj w Polsce swoje miejsce do życia. Znajdują to, jak powiedzieli mi redaktorzy, często przybywają za miłością. I to bardzo, bardzo nas cieszy, bo to jest ten magnes przyciągający, ale mam nadzieję, że za tą miłością do konkretnej osoby i stworzeniem z nią rodziny idzie także miłość do naszej ojczyzny, do odkrywania piękna naszego kraju, do odkrywania tego, co nasz kraj ma pięknego do zaoferowania wszystkim swoim obywatelom. I mam nadzieję, że to także Państwa przyciągnęło i że to także spowodowało, że o ten akt nadania polskiego obywatelstwa Państwo wystąpili. Ale powiem więcej, mam także nadzieję, że to działa na zasadzie wzajemności pewnej. To znaczy, że Polska ma Wam coś pięknego do zaoferowania, ale Wy także możecie Polsce coś pięknego zaoferować, coś ze swojej tradycji, z kultury, z której się wywodzicie, którą część tego możecie i pewnie to robicie, przynosicie do Polski, do swojego otoczenia, do swojego środowiska, w którym dzisiaj pracujecie, w którym żyjecie, które stanowi środowisko, to najbliższe środowisko waszego życia. Życzę, aby to, co dzisiaj jest pewnym zwieńczeniem czasami wielu lat starań, wielu lat tutaj przebywania z pewnymi ograniczeniami na terenie Rzeczypospolitej, od dzisiaj będzie nowym etapem życia, już z pełnymi prawami polskiego obywatelstwa, z tymi wszystkimi przywilejami, które się z tym wiążą, ale także z obowiązkami, które z tego wynikają, które myślę nie są ciężkie, nie są uciążliwe i które będą, które sprawią, że Państwo będziecie się czuli w pełni polskimi obywatelami, że spotkacie się z życzliwością waszego otoczenia i spotkacie się z życzliwością administracji i tych wszystkich, z którymi codziennie, każdego dnia
ma się okazję się stykać. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Życzę, abyście w Polsce się dobrze czuli, aby Polska zakorzeniła się w Was jako Wasza nowa od dzisiaj ojczyzna. Wszystkiego dobrego. To są symbole narodowe polskie, ale jeszcze innym symbolem jest również hymn polski. Bardzo Państwa proszę o powstanie przy tak doniosłej sytuacji ten nasz hymn Mazurek Dąbrowskiego odsłuchamy. Bardzo proszę. Przystąpimy do uroczystego wręczenia dokumentów. Szanowni Państwo, Pan Wojewoda już wspomniał, dokumenty są dwojakiego rodzaju, ale zarówno postanowienie prezydenta o nadaniu obywatelstwa Państwu, jak i decyzja wojewody powzięte są na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 roku. Panie wojewodo, bardzo proszę. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obywatelstwo polskie otrzymuje pani Roda Rogowska i jej córka Leslie Bania. Bardzo proszę. Serdecznie gratuluję. Serdecznie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 31 października 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pani Olga Zalewska. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 31 października 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pan Leonin Saposko. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 4 grudnia 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pan Igor Zbioruk. Serdecznie gratuluję.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 4 grudnia 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pani Wioleta Zdjął. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 12 grudnia 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pan Ashley Richard. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 12 grudnia 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pan Azamut Suimbajew. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 18 grudnia 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pan Mikhailo Sondej i syn Władysław Sondej. Zobaczcie, wręczymy dokument. Gratuluję. Gratuluję. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 21 grudnia 2018 roku obywatelstwo polskie otrzymuje pan Mikhail Budnik. Decyzją wojewody uznany za obywatela polskiego zostaje pan Aleksandr Rewenko wraz z dzieckiem Bogdan Rewenko. Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego za obywatelkę polską uznana została pani Diana Dobiak. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego za obywatela polskiego uznany został pan Aleksander Iwanowicz wraz z dziećmi Maria Iwanowicz i Dmitrij Iwanowicz. Gracias.
to sobie później dobierzemy. Dziękujemy bardzo. Do dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję panu wojewodo. Jeśli państwo pozwolicie, jeszcze słów kilka kraju. Uzyskanie obywatelstwa innego kraju, aniżeli obywatelstwo kraju pochodzenia, jest niewątpliwie czymś szczególnym. I nie dzieje się to przecież z urzędu nadania obywatelstwa. Państwo o to obywatelstwo występujecie z wnioskiem, uzasadniając ten wniosek bądź to potrzebą wykonywania tutaj, nie wiem, dużej pracy, bądź to związkami rodzinnymi, i one w dużej większości akurat w Państwa przypadków właśnie się pojawiły w uzasadnieniach. Definicji obywatelstwa jako takiej zwięzłej nigdzie nie ma, bo po prostu pojęcie to nie jest do dzisiaj jeszcze zdefiniowane, ale przyjmuje się, proszę Państwa, że jest to szczególna więź prawna, która wiąże Państwo jako organizację z każdą osobą fizyczną i wyrazem tej więzi jest oczywiście zagwarantowanie każdemu z nas praw, no i wskazanie obowiązków. I zarówno prawa, jak i obowiązki wynikają z przepisów. Będąc obywatelem państwa, jednostce przysługują prawa konstytucyjne, a także inne uprawnienia, które wynikają z ustawy. I z więzi tego obywatelstwa również wynikają pewne obowiązki. Wojewoda wręczył Państwu dzisiaj wraz z aktem obywatelstwa Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, która jest podstawowym aktem ustrojowym. Jest to polska ustawa zasadnicza, flagę biało-czerwoną, naszą polską flagę, która obok herbu, obok hymnu polskiego, który był tutaj wcześniej nam odtworzony, jest również symbolem narodowym. Flaga polska ma swoje święto 2 maja i jest to dzień flagi na balkonach. Przed nami jest, szanowni państwo, ważny dla każdego Polaka dzień. To jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca co roku i poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych. I to jest właśnie doskonały moment również do zamanifestowania swojego związku z Polską, waszą nową ojczyzną, szanowni państwo. W tym dniu również można wywiesić naszą biało-czerwoną. Szanowni państwo, Rzeczpospolita Polska 1 maja 2004 roku stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Szanowni państwo, zwyczajem naszym, wiele takich zwyczajów, państwo się jeszcze do tego przyzwyczajcie, jest wspólna fotografia z panem wojewodą. Bardzo zapraszam, pewnie w tamtym miejscu będzie najwygodniej. Zapraszam bohaterów z rodzinami. Bardzo proszę. Индивидуально, так что просто.